Ośmieleni tym wezwaniem Fryderyka Niczego, żeby przewartościować wszystko na nowo, chcę teraz w ciągu kilku minut spojrzeć na ten obraz Michała Anioła z kaplicy Sykstyńskiej, na tę ikonę geniuszu malarstwa włoskiego, renesansowego. Oczyma kogoś, kto jest człowiekiem niewier niewierzącym, dla kogo Cała rzeczywistość religijna jest po prostu konstrukcją wyobraźni człowieka, która się pojawiła u zarania właściwie obudzonej świadomości ludzkiej, bo zapisy na temat religii są jednymi z najstarszych. Możemy je odtwarzać, możemy je porównywać, możemy się zastanawiać, kto na kogo, Wpłynął, ale nie to jest w tej chwili najważniejsze. Chodzi o to, żeby sobie zdać sprawę, właśnie patrząc może na ten obraz, przywołując inne obrazy. Juliana Blake'a, drugi taki geniusz y, y, późniejszy znacznie, który również w tej metaforyce biblijnej bardzo dobrze się czuł i po swojemu je interpretował. Możemy przywołać z naszego polskiego kontekstu Stanisława Wyspiańskiego, więc to malarstwo, które narzuca swoją siłą wyobraźni y, taką koncepcję, że właśnie Bóg, czy to będzie ten starzec z brodą, czy to będzie jakiś... Y, jak ten właśnie na nowo zinterpretowany w kościele Franciszkanów w Krakowie, taka siła Boga stwarzającego, czy to jest właśnie Bóg stwarzający, czy to jest właśnie geniusz człowieka? Krótko mówiąc, można na całą tradycję ludzkości, również tradycję zachodu, spojrzeć, jako na siłę wyobraźni człowieka, który powołuje pewną rzeczywistość, którego przekracza, ale jednak jest to owoc, rezultat pracy jego wyobraźni. A więc to ja stwarzam bogów. To siła mojej wyobraźni sprawia, że zaludniam niebo. Stwarzam oczywiście też rodzaj takiego lustra dla nieba, więc piekło, więc zaludniam również piekło, ale to wszystko jest moim dziełem. I myślę, że jeżeli tak spojrzymy na naszą cywilizację, na naszą kulturę, na to, w co jesteśmy zanurzeni z dzieciństwa, jako na nasze dzieło, to to pozwala nam spojrzeć na, tą całą, na to całe bogactwo z jakąś taką swobodą, że ja mogę wnieść dzięki temu, że jestem na przykład informatykiem albo dzięki temu, że znakomicie znam gry komputerowe, a więc jestem pierwszy w moim pokoleniu, który w ogóle zna ten świat magiczny internetu, mediów społecznych, i tak dalej, że oto ja dzięki tym nowym możliwościom, również łączenia się z ludźmi podobnie myślącymi na całym świecie, że ja przez swoją wyobraźnię, przez swoje kompetencje nieznane moim rodzicom czy moim dziadkom, mogę na nowo stwarzać bogów. I to jest coś, co myślę, uskrzydla naszą wyobraźnię, co wnosi do naszego życia jakieś bogactwo, ale jednocześnie nie ma jakichś takich transcendentnych zewnętrznych sankcji, które by tę twórczość stwarza, stwarzającą właśnie tą twórczość no, niepohamowaną, żeby w jakikolwiek sposób ograniczały. Ja myślę, że w ten sposób, jeśli popatrzymy na, e, na religię, na bogów, na diabłów, na demonów, na, na w ogóle te istoty pozaziemskie jako, jako e, owoc ludzkiej wyobraźni, to wtedy nie pojawia się coś, co jest niestety nieodłączne od religijnego myślenia, mianowicie przywiązanie się do własnej koncepcji. To, co w takim technicznym języku nazywamy ekskluzywizmem, religijnym. Bo wtedy, gdy człowiek jakby z własną odpowiedzialność przekazuje jakimś siłom poza sobą, to wtedy traci nad tym kontrolę. Wtedy te siły zaczynają decydować o nim. Wtedy on się boi, że coś złego zrobi. Więc ten cały... Ta cała atmosfera strachu, lęku, obawy zostaje jakby zneutralizowana, zostaje jakby utleniona. Ona unosi się gdzieś poza, poza mnie. Więc ja myślę, że, że spojrzenie na naszą kulturę, na naszą przeszłość jako dzieło naszych rąk łącznie z religią, to jest coś, co wnosi jakąś lekkość. W nasze postrzeganie rzeczywistości, a jednocześnie sprawia, że chętniej wchodzimy w dialog i wymianę z innymi kulturami. Ciekawi nas, jak stworzyli sobie bogów Hindusi, Japończycy, Chińczycy, narody afrykańskie, ludy, które miały niezwykle bogatą wyobraźnię religijną, w obu Amerykach, przed przybyciem jeszcze Europejczyków, którzy w dużym stopniu zniszczyli tę kulturę, czy w naszej Europie ludy germańskie, słowiańskie, przedchrześcijańskie, a więc jakieś cywilizacje sprzed 3, 4, 5, a nawet 10 tysięcy lat. Wtedy widzimy, że to wszystko może wchodzić w taki dialog, rozmowę, wzajemne wzbogacanie własnej wyobraźni, własnej uczucia. Więc to, że człowiek stwarza bogów jest pewnym świadectwem bogactwa naszej ludzkiej wyobraźni, i o tym warto pamiętać, warto się po prostu z tego cieszyć.